30 stycznia 1933 roku do władzy doszli narodowi socjaliści. Nawet obecnie ich rządy wzbudzają wśród Niemców kontrowersje. Z jednej strony wywołali wojnę, z drugiej przywrócili w Niemczech porządek. Także dzisiejsi rządzący w pierwszej kolejności zabierają się za wykorzenianie wszystkiego, co prowadzi do tak zwanego upadku obyczajów. To, co nikczemne i gorsząco antyniemieckie, miało zniknąć. Krótko mówiąc, została wypowiedziana wojna zepsuciu. Zastąpić je miało zdrowe społeczeństwo. Propagowano prawo, porządek i przyzwoitość. Jednak taki obraz tamtych czasów jest mylący. Spoza urzędowej fasady odnowy moralnej, kreowanej przez wodza państwa, wyłania się mroczny obraz źródeł jego upadku. Oficjalnej pruderii towarzyszyły kult ciała, coś, co stało się hodowlą rasową, prostytucja i pornografia. Jaką rolę odgrywało pożądanie, miłość, seks i eros w czasach narodowego socjalizmu? Eros w cieniu swastyki. W ramach narodowo-socjalistycznego etosu kobieta i mężczyzna mają jasno określone role. Mężczyzna, tak jak tysiące lat wcześniej, walczy, najlepiej jako żołnierz, a kobieta dba o ognisko domowe i o powiększenie rzeszy Aryjczyków. Typowe portrety przedstawiają obraz społeczeństwa narodowych socjalistów. Kobieta pokornie trwa u boku swojego małżonka. Niemcy miały odzyskać świetność dzięki powrotowi do tradycyjnych wzorców związku kobiety i mężczyzny. Były wtedy modne albumiki, których wypełnianie kolekcjonowanymi obrazkami pozwalało skompletować idealny obraz kobiety. Jak dbać o ubranie męża, jak czyścić jego buty, jak to, jak tamto? Kobieta była służącą mężczyzny. W dzisiejszym świecie byłoby to nie do pomyślenia. Współodpowiedzialnym za to mało związane z emancypacją rozumienie ról płci był BDM, Związek Dziewcząt Niemieckich. W tej mającej ogólnonarodowy zasięg organizacji skąpo odziane dziewczęta miały być przygotowywane do swoich przyszłych ról matek i strażniczek rodziny. Ale niektórym rodzicom zapał, z jakim narodowi socjaliści zabrali się za ich córki, zaczął niebawem przeszkadzać. Rodzice zwyczajnie się bali, gdy ich 10- czy 12-letnia córka wyjeżdżała pod opieką 16-letniego opiekuna na obóz pod namiot, lub by wspólnie wędrować na zjazd partyjny Parteitagu. Przez 2 do 4 tygodni te dziewczyny spędzały wieczory i noce poza domem. Wiele ojców i matek chciałoby wtedy dokładniej wiedzieć, co się tam wtedy działo i czy na pewno nic złego. No bo naziści wzięli na cel nie tylko sport i czas wolny, ale i wychowanie seksualne. Rassenlehre, pseudonauka, która z Niemców czyniła ukoronowanie aktu stworzenia. Ten ideologiczny miazmat miał młodym nie tylko schlebiać, ale i stawiać przed nimi szczególne zobowiązanie. Mnóżcie się szybko i obficie. Aby zapobiec zagrożeniu erotyzmem, uznano, że seksualność ma służyć jedynie prokreacji. Namiętność utożsamiono z biologią. Nie istniał erotyzm w sensie kultury erotycznej.
Popularyzowano natomiast naukowe pojęcia takie jak dziedziczenie, zdrowie i higiena społeczna. Wszystkie rozumiane jako przesłanki do kształtowania zdrowego społeczeństwa. W kwestiach biologicznych wyrażano się jasno i otwarcie, ale istniały też ciasnota myśli i pruderyjny prowincjonalizm, a wraz z nimi przekonanie, że dziewczęta uświadamiane są zbyt nachalnie w kwestiach dotyczących szczegółów ludzkiej biologii. Eros w cieniu swastyki. Z jednej strony państwo oczekuje od obywateli wysokiej gotowości seksualnej, z drugiej ma się ona rozgrywać w atmosferze pozbawionej namiętności. Sprzeczność, którą wielu przejrzało. Na temat dziwacznego eksperymentu społecznego zaczęły krążyć żarty. Skrót BDM tłumaczono jako biegiem do macierzyństwa, czy burdel dla małolatów. Wszystko to cechowała jakaś ograniczoność i niedojrzałość. Erotyzm objawiał się w oglądaniu na przykład turniejów z udziałem dziewcząt z BDM. Jednak wiele z tych dziewcząt trafiało już jako nastolatki na służbę do różnych domów, gdzie stawały się zabawkami erotycznymi, tak jak choćby dziś w USA opiekunki dla dzieci. W takich okolicznościach dziewczęta często bywały wykorzystywane seksualnie. Można to nazwać bazową erotyką III Rzeszy. Inną kwestią była mieszczańska obyczajowość, ale przed ślubem okazji było rzeczywiście niewiele. Choć wygląd skąpo ubranych dziewcząt wzbudzał pożądanie, ich wychowawczynie, pomimo jasnego stawiania kwestii biologicznych, bały się mówić o seksualności. Była wychowawczyni ze związku BDM potwierdza problem podwójnej moralności. To był temat tabu. Wszystko, co dotyczyło seksualności i tego, co zrobić, by się przekonać, jak się robi dzieci. Kiedy nadeszła właściwa pora, moja mama wzięła mnie na bok, na co ja powiedziałam, że już wszystko wiem. Od razu wiedziała, że nie wiem wszystkiego. Byliśmy bardzo zamknięci. Nie uwierzycie. Kiedy po raz pierwszy pocałował mnie mój przyszły mąż, poszłam do mamy i spytałam, skąd się biorą dzieci. Moja mama odpowiedziała na to, biorą się stamtąd, skąd tam przychodzą. Ale nie należy na to pozwalać. W sposób znacznie bardziej swobodny i naturalny starał się traktować temat pożądania i miłości ruch naturystów FKK, który powstał w latach 20. W muzeum w pobliżu Baunatal przedstawiono zmienne koleje losu niemieckiej kultury nudystów. Świadectwa walki przeciw drobnomieszczańskiej moralności. Nudyści byli o krok od stania się prekursorami seksualnego wyzwolenia. Jednak wraz ze zdobyciem władzy przez nazistów, to na nich skupili uwagę bezlitośni stróże dobrych obyczajów. Mieli niezależne poglądy i byli antynazistami. Kierowali się ideologią raczej lewicową i stoczyli już wiele bitew o swoje plaże, które ludzie z SS nachodzili jeszcze przed nastaniem III Rzeszy. Byli też w pewnym sensie rebeliantami. Naturyści zaczęli tworzyć różne stowarzyszenia, aby pod płaszczykiem niewinnych kółek i stowarzyszeń folgować swojemu hobby.
Mieli parcele najmowane jako ogródki warzywne, które pracowicie pielęgnowali, gdy tylko ktoś przechodził. Wyznaczony strażnik wyglądał, czy nie pojawiają się obserwatorzy. Gdy ktoś się zbliżał, wszyscy natychmiast ubierali się i rzucali do grządek. Tradycja FKK pozostawała nadal żywa i nadal pielęgnowano zwyczaj pląsania nago na łonie przyrody. Początkowo naziści byli tym rozdrażnieni, ale później traktowali to już jako zwyczaj. Niebawem przez Rzeszę przetoczyła się fala nagości na fotografiach, prezentujących wdzięki germańskich dziewoi i mających przekonać ludzkość o ich fizycznych przewagach, a także zaspokajać zapotrzebowanie obywateli na erotyzm w wersji ilustrowanej. W tej sytuacji trudno było naturystom zabronić nagości. Ruch FKK zawsze skupiał się na człowieku jako całości, na jego ciele, duszy i umyśle. Po części nazistom bardzo to odpowiadało. Piękno człowieka, gimnastyka nago, to wszystko sprzyjało celom propagandowym, dążeniu do kształtowania pięknej sylwetki, znamionującej czystość rasy. Powstały pojęcia takie jak kult słońca i w dobrym tonie było być opalonym. Zezwalano na to, bo pasowało to do ideologii. Gimnastyka była estetyczna i bez wątpienia miała też charakter erotyczny. Lecz uznawano ją za niewinną, jako tylko jedną z odmian sportu. Ta prosta zmiana etykietek pozwoliła nudystom folgować swoim pasjom i być kojarzonymi z ruchem sportowym. Teraz w stroju Adama i Ewy z zapałem oddają się gimnastyce, dowodząc, że nagość w zuniformizowanym społeczeństwie służyła wyższym celom. Środowisko FKK nie mieszało się zbytnio do polityki. Tu wreszcie można było zrzucić mundur, nie czuć presji rozkazów i konieczności ich wykonywania. Można było po prostu wypiąć na wszystko swoje cztery litery i niczym się nie przejmować. Pod tym względem środowiska FKK stanowiły enklawy funkcjonujące niejako obok systemu politycznego. Niemniej rzesze mężczyzn dobrowolnie zakładają mundury. Ta uniformizacja miała się stać jednym z decydujących pryncypiów faszyzmu. Jednostka staje się teraz częścią inscenizacji obiecującej władzę, potęgę i męskość. Brali w tym udział wyłącznie mężczyźni. Takie było zresztą założenie. Do osiągnięcia swoich celów partia potrzebowała młodych mężczyzn. Musiała jednak zaoferować im coś w zamian. Coś, co wychodziłoby naprzeciw ich elementarnym potrzebom. I miała to w swoim repertuarze. Entgegengekommen ist und dazu gehörte eben das, was die SA im Repertoire gehabt hat. SS, Czarna Armia Hitlera. Już samo maszerowanie po ulicach i walenie obcasami było zwiastunem przemocy. Przedstawienie, w którym równy, zdecydowany marsz demonstruje agresywną męskość. To również obraz męskiego erotyzmu w rozumieniu samego Hitlera, mężczyzny bojownika i bohatera, opanowanego i nieczułego na erotyczne pokusy. Był podówczas misternie kreowany wizerunek męskości, który łączył aspekty kultu i władzy. I obydwa te elementy były silnie eksponowane podczas wszelkich oficjalnych wydarzeń z udziałem mężczyzn. Bez wątpienia służył on również temu, by czynić mężczyznę atrakcyjniejszym dla kobiet.
W to wszystko wplątała się również polityka samego reżimu. Z pewnością był w tym jakiś erotyzm. Demonstracja siły i władczości musiała silnie działać na emocje. Często takie inscenizacje odbywały się w nocy, w świetle pochodni. Sceneria taka z pewnością uwrażliwiała ludzi na bodźce erotyczne, a przez to i na Führera i jego przesłanie. Umacniała też wiarę Führera. Hitler w swojej samoinscenizacji, ale i w sposobie, w jaki przedstawiali go Goebbels i propaganda, potrafił zjednoczyć w sobie cały ten potencjał przeszłego sukcesu. I także za tę zdolność był uwielbiany. Wird dieser Mann geliebt. Als Messias. Nowy porządek społeczny odrzuca wszelkie wartości chrześcijańskie i humanistyczne. Tu kobiety są tylko matkami, a mężczyźni wojownikami. I to oni wiwatują na cześć głosiciela tego nowego porządku w masowym, histerycznym podnieceniu. Cały naród oddaje się w ręce mężczyzny, który uwiódł ich wizją, jaka do dziś wydaje się ludziom nie do pomyślenia. Jak mógł człowiek o takim światopoglądzie stać się kanclerzem Niemiec? Jakież doświadczenia społeczne i osobiste miał za sobą taki człowiek? Sądzę, że aby to pojąć, musimy naszkicować obraz seksualności i życia uczuciowego Führera. Natrafimy tu na pewne odchylenia i anomalie, z którymi trzeba się zapoznać, aby móc lepiej zrozumieć i przeniknąć jego światopogląd. Historyk z Bremy skłania się ku tezie, że Hitler był homoseksualistą. Skłonności tej folgował jednak tylko za młodu, a potem ją negował. W początkowym okresie ruchu nazistowskiego w najbliższym otoczeniu Hitlera było kilku zdeklarowanych homoseksualistów. W jego obrazie świata kobiety są tylko istotami niezbędnymi dla zachowania gatunku. Historyk Lothar Machtan doszukuje się w skrywanym homoseksualizmie Hitlera przyczyn jego osobliwej polityki płciowej. Można wykazać, że jego homoseksualne skłonności, tłumione i deformowane, miały wpływ na całokształt jego zachowań, na stosunek do ludzi i na kreowaną przez niego politykę. A do tego należała właśnie pogarda dla kobiet, którą potem kompensował poprzez uczynienie z nich omal mitycznych matek narodu. Ale właśnie tylko matek. In ihrer Eigenschaft allerdings eben nur als Mutter. Jednakże wciąż dość wątpliwa pozostaje teza o skłonnościach homoseksualnych Hitlera, będących jakoby źródłem jego polityki pogardy dla kobiet. Polityki, która zaowocowała groteskowym programem hodowli ludzi. Próba ingerencji w proces stworzenia do dziś jest kojarzona z owianymi tajemnicą ośrodkami Lebensborn, które już wówczas budziły kontrowersje. Pogłoski, które do tej pory krążą wokół sprawy ośrodków Lebensborn, powiadają, że łączono tam wybrane kobiety i mężczyzn, aby płodziły dzieci. Pogłoski te mówią także, że chodziło o mężczyzn z SS w czarnych uniformach oraz o młode blond kobiety, co od razu narzuca obraz ich nieskalanej niewinności. Wykonawca polityki społecznej Hitlera, Heinrich Himmler, szef SS i Gestapo, osobiście zakładał ośrodki Lebensborn.
Były one nie tylko częścią planu mającego na celu wyhodowanie idealnej rasy aryjskiej, ale i skłonienie niezamężnych Niemek do rodzenia dzieci. Możliwie wielu, bo planowano podwojenie liczby Niemców. SS otrzymywała w tej kwestii nawet stosowne wytyczne. Nosiły nazwę rozkazy w kwestii płodzenia. Te rozkazy nakazywały mężczyznom z SS i policji płodzić dzieci, nie przejmując się tym, czy są żonaci, czy nie. Miało to być konieczne, aby oni sami nie stali się ostatnimi synami, aby ród SS nie wymarł. Rozkazy kierowano także do kobiet, aby odłożyły na bok moralność i obyczaje i rodziły dzieci, bez względu na to, czy są mężatkami, czy nie. Ale nazistom nie powiodła się skuteczna ingerencja w prawa ewolucji. W odniesieniu do większości losów ludzkich, jakie zbadała bremeńska historyczka, nie ma dowodów na to, by Niemki oddawały się SS-manom na rozkaz. Wbrew wszystkim fantazjom hodowlanym, większość Niemek z bardzo trywialnych powodów decydowała się, aby ciążę donosić pod nadzorem i opieką kierownictwa SS. Ihr Kind hier austragen zu können. Przyczyny, o jakich opowiadały mi te kobiety, najczęściej były błahe. Były zakochane, zachodziły ze swoim chłopakiem w ciążę. Chłopak je opuszczał, wyrzucała je rodzina i nie wiedziały, co dalej robić. Takich historii jest wiele, a w tamtych czasach ciąża z nieprawego łoża była silnie dyskryminowana. Nie jest prawdą, że wyszukiwano młode blondynki, które potem w majestacie prawa rodziły przyszłych bohaterów. Obraz taki utrwalono wprawdzie w społeczeństwie, ale w rzeczywistości ośrodki hodowli ludzi jako takie nie istniały. Czystość rasy i wiara w świętość krwi germańskiej. Tę część nazistowskiego mitu pielęgnowano tylko w niektórych organizacjach. Na przykład w Związku Rolników III Rzeszy czy w SS. Jednak dla ogółu społeczeństwa nie było to częścią codzienności. Co najwyżej częścią inscenizacji ingerującej w życie codzienne obywateli. Wurde ja inszeniert und ist zur Tagesordnung übergegangen. A ono wciąż było zdominowane przez pruderię. A to dlatego, że pozbawiona duchowości polityka reprodukcyjna i nakaz mnożenia się bez namiętności i miłości były nie do wdrożenia, bo mijały się z naturalnymi potrzebami człowieka. Eros w cieniu swastyki. Nie chciano dopuścić do zaistnienia warunków dla przełomu w zachowaniach seksualnych. Dlatego wszystko pozostawało po staremu. Dominowały niewinność i pruderia. Nigdy nie wychodziłam sama z domu. Musiałam być z powrotem najpóźniej na kolację, nie później niż o 9:00. Dziś w telewizji można oglądać uprawianie miłości we wszystkich szczegółach, co kusi do naśladowania. Wtedy tego nie było. Większość kobiet wychodziła za mąż, nietknięta. Do kawiarni nigdy nie poszłabym sama. I oczywiście za wszystko płacił mężczyzna. Finansowo było się całkowicie od niego zależnym. Tak było wcześniej. Nie było mowy o spróbowaniu, jak to jest i czy jest ci z nim dobrze. Przed ślubem nie było mowy o łóżku. Życie codzienne toczyło się utartymi torami.
Sypialnia była najzimniejszym pokojem w mieszkaniu. Była urządzona bardzo oszczędnie. Ściany pokrywały tapety, tu czy tam obrazek Dürera albo poroże jelenia. Nie istniały pisma pornograficzne, co najwyżej trochę zdjęć z Paryża. Były pokazy erotyczne, jednak najwięcej można się było dowiedzieć z książek autorstwa Van der Velde. Posiadali je wszyscy dorośli i wydawano je w ilościach setek tysięcy egzemplarzy. Wiem od ciotek i innych znajomych, że kiedy takie parki spotykały się w hotelu, podsuwano sobie karteczki z napisem na przykład strona 316. Wtedy trzeba było sobie przypomnieć, o jaką pozycję chodzi. Ale to było wszystko. Kto chciał więcej, szedł tam, gdzie można było dowiedzieć się o wszystkim, ale za pieniądze. W hamburskiej dzielnicy St. Pauli, na ulicy Herbertstrasse, ustawiono szlaban, aby dzieciom uniemożliwić gapienie się na prostytutki. Z upływem kolejnych lat swojego panowania stróże obyczajów zrozumieli, że najstarszy zawód świata nie tyle służy prokreacji, co rozładowywaniu napięcia narastającego przed nadchodzącą wojną. Istniały już domy publiczne, to jasne. I cieszyły się dużą popularnością. Herbertstrasse też już istniała. Oczywiście istniała też prostytucja uliczna, ale nie w takiej formie, w jakiej znamy ją dzisiaj. Nie było to tak jednoznaczne i nachalne. Bardzo ważną rolę odgrywały także lokale taneczne i piwiarnie. Tam młode kobiety również oferowały swoje usługi. Pod koniec lat 30. do miast trafia coraz więcej pieniędzy. Z tej koniunktury korzystają także domy rozrywki. Pracownicy zakładów zbrojeniowych i żołnierze zostawiali w barach i burdelach masę pieniędzy. Wspomina 90-letnia już weteranka branży lokali spod czerwonej latarni. Nastrój był dobry. Urządzano huczne zabawy, po czym klient szedł z którąś z dziewczyn do domu, jej albo jego, lub do hotelu. Byli wśród nich również żołnierze z SS? O nie. Jeśli byli w cywilu, to tak, ale w mundurach nigdy. Już prędzej ci z SA. Zatem po Herbertstrasse nie chodzono w mundurach. To nie było możliwe. Przejść się ulicą można było, sprawdzając, czy wszędzie panuje spokój. Ale po to, by zabawić się z dziewczyną, na pewno nie. Polityka moralna nazistów miała podwójne dno. Po początkowych latach zakazów i ograniczeń państwo szybko pojęło, że prostytucji nie da się skutecznie zwalczyć i postanowiło poddać ten proceder swojej kontroli. Oczywiście usiłowano identyfikować tak zwanych zawodowych przestępców, czyli zwłaszcza sutenerów, i ich aresztować. Nie było jednak możliwe wyłapanie wszystkich. Próbowano też podejść do sprawy od strony moralnej, głosząc, że kobiety nie powinny postępować w taki sposób. Jednak tej sfery obyczajowości nie udało się z życia wyeliminować. Trwało to przez cały okres III Rzeszy. W końcu prostytucja stała się tematem objętym milczeniem. Tu i ówdzie działalność ta korzystała jednak z pewnych form wsparcia. W katolickim Monachium bliski zaufany Hitlera, Christian Weber, organizował pikantne prezentacje.
Punktem kulminacyjnym był pokaz Nocy Amazonek, w którym pod płaszczykiem artystycznego performansu występowały półnagie kobiety. To też było przejawem podwójnej moralności panującej kliki. Władcy III Rzeszy w zdecydowanej większości sami nie wierzyli w narodowo-socjalistyczny mit i w narodowo-socjalistyczne ideały. Pragnęli wyłącznie władzy jako takiej. Zdobyli ją i w żadnym wypadku nie chcieli wypuścić jej z rąk. W ostatecznym rozrachunku odbyło się to, na nieszczęście, kosztem ich własnego narodu. To typowa cecha dyktatorów, rozkoszujących się posiadaną władzą. Natomiast propaganda, dzięki której tę władzę zdobyli, była przeznaczona dla ludu. To, co nie służyło rozrodowi, było zakazane, zwłaszcza aborcja. Lekarze dokonujący zabiegów byli surowo karani. Wszystko inne było dozwolone. W czasie wolnym organizowano wyjazdy, podczas których oddawano się namiętnym igraszkom. Wzięłam udział w jednym z takich wypadów do Włoch. Byłam tam po raz pierwszy i bawiłam się wprost cudownie. Trwało to tydzień, może 10 dni. Jaki był nastrój wieczorami? Wspaniały. Zakochałam się wtedy w młodym poruczniku, który miał właśnie urlop. To był cudowny czas. Byłam na Iski, potem w Wenecji. Było naprawdę cudownie. W ten sposób reżim fundował ludowi przyjemności, które miały służyć wypoczynkowi i flirtowaniu. Było one czymś w rodzaju ostatniej wspólnej wycieczki przed ruszeniem do boju. Ale nie wszyscy mieli tego świadomość. To były piękne czasy, w każdym razie tak je odbierałam. I nie tylko ja. To odczuwali wszyscy, którzy w tym czasie dorastali. W 39 miałam 17 lat. Nie czułam się wcale dorosła. A pod względem politycznym na pewno nie dosyć uświadomiona. Nie byliśmy tym specjalnie zainteresowani i na pewno nie odbieraliśmy tego jako religii. Było nam to raczej obojętne. Kto chciał, mógł spędzić lato łudząc się pozorną idyllą, podczas gdy gdzie indziej już groźnie brzmiały bębny i surmy bojowe. Potem rozpoczęła się wojna i wszystko się załamało. Im większa następowała eskalacja działań wojennych, tym trudniej było je kontrolować. A im większa była armia walczących żołnierzy, tym niższe było morale.
Mężczyźni byli w większości na froncie. Kobiety pozostawały same. Na miejscu byli jednak pracownicy zbrojeniówki i żołnierze szkoleni w jednostkach wojskowych. I wtedy zasady nazistowskiej moralności okazywały się fikcją. Kobietom pozostało już tylko rodzić Führerowi dzieci. Nie było już wiadomo, po co żyć bez mężczyzny u boku. Kobiety musiały zmienić sposób myślenia i podjąć pracę. To było dla społeczeństwa jak przebudzenie ze snu i to niełatwe. W czasach, gdy ich mężowie walczyli na froncie, miliony kobiet musiały pracować w przemyśle zbrojeniowym, uczestnicząc w ten sposób w wojnie przeciwko reszcie świata i wszelkiej moralności. Wraz z nasilaniem się nalotów bombowych społeczeństwo ogarnia rozpacz i beznadzieja. Ale wraz ze strachem o przyszłość i tęsknotą za bezpieczeństwem w schronach siedzieli też szpicle z Urzędu Bezpieczeństwa. Wiele o tym pisano. Upadek obyczajów w bunkrach i tym podobne historie opisywano bez przerwy, bo przecież ten upadek bez przerwy obserwowano. Czyli co? Po ciemku działy się różne rzeczy. Życie w schronach starano się zrobić możliwie znośnym, dochodziło więc do kontaktów seksualnych i innych rzeczy. I na to wszystko patrzyły dzieci. Aż trudno to sobie wyobrazić. Od erotyzowania miłości zemściło się. Powstała tęsknota za czułością i erotyzmem, którą zaspokajano podczas krótkich urlopów lub poprzez flirty z innymi mężczyznami. Więzi przestały się liczyć. Wbrew propagandzie, która przedstawiała kobiety jako dzielne ochotniczki, raporty służby bezpieczeństwa ujawniły załamywanie się wpajanych przez lata postaw moralnych. Nasiliły się kontakty pomiędzy Niemkami i jeńcami wojennymi, co od razu zwróciło uwagę denuncjatorów. Istnieje na przykład raport, w którym żołnierz uskarża się, że kobiety wolą od niego francuskich jeńców, mając nadzieję na jakieś szczególne wyczyny seksualne. Jak to było? Zrobi mi to po francusku. Tak brzmi ten cytat. Co ciekawe, Niemki nie miały najmniejszych oporów przed uznaniem tego czy innego jeńca za atrakcyjnego. I nie przejmowały się tym, że łamią przepisy czy zakazy. I u nich właśnie szukały ciepła, bliskości i namiętności. Oznacza to, że tego podstawowego popędu do tworzenia rodziny i potrzeby bliskości oraz namiętności nie mogą stłumić nawet najbardziej drastyczne środki politycznego rygoru. Auch durch noch so rigide politische Maßnahmen eben nicht unterdrücken kann. Kary były drakońskie. Kontakt z jeńcami wojennymi był przypadkiem dla sądu. Prezes Sądu Krajowego w Bonn sporządził katalog, w którym wymienił kary. Za trzymanie się za rękę – areszt. Za pocałunek – więzienie. Za stosunek płciowy – ścięcie głowy. Ale nie tylko w ojczyźnie prześladowano Niemki za ich tęsknotę za bliskością i miłością. Również na froncie symptomy upadku stają się coraz wyraźniejsze. Typowy jest raport zamieszczony w liście z frontu, w którym opisano, że to, co się działo w Paryżu, woła o pomstę do nieba i jest niegodne każdego Niemca. Panowie oficerowie ze sztabu mają do swojej dyspozycji dwie francuski, a rozpusta jest na porządku dziennym. Poza francuskimi dziwkami zaczęto też ostatnio sprowadzać pracownice z jednostek Luftwaffe. No właśnie. Najciekawsze jest to, że morale załamywało się również w najbliższym otoczeniu Hitlera.
Pod koniec na groteskowych przyjęciach w schronie Führera ludzie robili, co im się żywnie podobało. Ale to już i tak była kropka nad i. Upadek morale był w pewnym sensie także odzwierciedleniem upadku całego systemu. Eros w cieniu swastyki. W czasie, gdy Niemcy tonęły pod gradem bomb, na tyłach, w najbliższym otoczeniu Hitlera snuto szalone plany na czasy, jakie nastąpią po wyśnionym zwycięstwie. Istniał pomysł, by dwie kobiety wychodziły za jednego mężczyznę, czyli by wprowadzić rodzaj poligamii. I chodziło o tworzenie stałych związków, jeden mężczyzna z dwiema kobietami, z uwagi na brak mężczyzn po wojnie. Co począć z tyloma wdowami? Jak po wygraniu wojny szybko odbudować liczebność narodu? Mówiono o dwóch, nawet trzech żonach. Błazenada. Powstał brunatny melanż skrajnej pruderii i wyłamującej się z tradycji polityki społecznej, która doprowadziła do załamania się wszelkich wartości moralnych. Podczas wojny kręcono nawet filmy pornograficzne, puszczane potem w barach i burdelach, aby ulżyć popędowi rasy panów. To fragmenty tzw. filmów Sachsenwald. Tak nazywały się tereny rekreacyjne pod Hamburgiem, gdzie te sceny powstały. Pisarz Thor Kunkel, badając materiały do swojej książki Ostatnie piętro, stwierdził, że powstało wiele takich filmów. Wywołało to protest wielu historyków. Może dlatego, że nie pasowało to do zastanawiająco konserwatywnego obrazu III Rzeszy. Jedyna jeszcze żyjąca aktorka filmów z Sachsenwaldu potwierdziła, że kręcono je właśnie tutaj. Brała w nich udział razem z siostrą i ich wspólnym przyjacielem. Pracowały w dworcowej kantynie i obie były Niemkami. Do udziału w filmach nie były zmuszane i robiły to dobrowolnie. Es waren beides auch Deutsche, sie wurden nicht etwa zu diesen Dreharbeiten gezwungen, sondern sie machten aus freien Stücken mit. Alle drei Mitglieder. Cała trójka należała do Związku Urody Ciała, swoistego nazistowskiego Stowarzyszenia Naturystów. Jak na film z tamtych czasów, akcja szybko dochodzi do sedna. Pojawiają się pejcze, gwałty, oczywiście wszystko na niby. Z pewnością gwałtowność reżimu znajdowała odbicie także w jego upodobaniach natury pornograficznej. Do tego doszła stworzona przez Himmlera idea poligamii i tym podobne pomysły. Pornografia, która jest w gruncie rzeczy pozbawioną uczuć formą seksualności, znakomicie pasowała do tego obrazu i była propagowana. Art der Sexualität, somit ist eine Sexualität, die nicht in einem Liebesgeständnis begründet. Z miłością wiąże się przecież znacznie więcej. Więź, bliskość, solidarność, serdeczność. Nie były to jednak kwestie, które naziści chcieliby ludziom prezentować jako ideały. Miłość była czymś, co stanowiło raczej przeszkodę niż źródło pożądanej motywacji. Oczywiście, o ile nie była to miłość do Führera. I tak do dziś utrzymuje się obraz społeczeństwa, które do tej pory nie potrafiło za bardzo odróżnić, czy tylko dało się uwieść, czy też padło ofiarą gwałtu. Wersja polska, Studio Company, tekst Grzegorz Rafałowski, czytała Monika Bonicka.